witam Was, moi drodzy, serdecznie. 11 czerwca 2020 roku. W Kościele Ewangelickim, w katolickie święto Bożego Ciała, obchodzimy zawsze święto bratniej pomocy imienia Gustawa Adolfa. Dlatego pozwólcie, że jako pierwszy z dzisiejszych wersetów przytoczę werset zapisany w liście do Galacjan, gdzie apostoł Paweł w 6 rozdziale, w 10 wersecie napisał: dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jeśli oglądacie bardzo wcześnie, o poranku, o godzinie 7, 8, nasz codziennik, to serdecznie zapraszam, możecie jeszcze zdążyć z każdego praktycznie krańca Polski, na godzinę 11 do Piotrkowa Trybunalskiego na zjazd bratniej pomocy. Jeżeli jednak nie dacie rady, to zachęcam Was do tego, abyście również pomodlili się i podziękowali Panu Bogu za wszystkich tych, którzy w tym roku złożyli swoje ofiary po to, aby pomóc innym parafiom, parafiom diasporalnym, parafiom, które nie mają dużych budżetów, w remontach ich kościołów, kaplic i plebanii. Baliśmy się bardzo tegorocznej zbiórki. Obawialiśmy się, czy uda nam się zebrać stosowną ilość środków, aby zabezpieczyć i pokryć wszystkie wnioski, które do nas wpłyną. Pan Bóg, moi kochani, jest wielki. Pan Bóg jest wspaniały. Pan Bóg i tym razem okazał swoją moc i swoją chwałę. Dlatego mam nadzieję, że będziemy mogli wszystkich, którzy zwrócili się o pomoc, obdarować, przekazać Wasze ofiary dalej, aby służyły one w innych parafiach. Za każdy złożony przez Was dar składam serdeczne, płynące z głębi serca w imieniu całego zarządu podziękowania. Moi kochani, dzisiejszy werset zapisany w książeczce z Biblią na co dzień wyjęty jest z psalmu 124, 7 wersetu. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni, pisze psalmista. Gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na tym wersecie i nie spojrzeli do całego psalmu 124, to moglibyśmy odnieść wrażenie, błędne wrażenie, że wszystko, co się wydarzyło i opisane jest właśnie w tym 7 wersecie, stało się za sprawą człowieka. Dusza nasza jak ptak umknęła, sidło się podarło, a myśmy wolni. Stało się to z naszych sił, stało się to dzięki zamierzeniom i planom ludzkim? Absolutnie nie. To, że człowiek jest wolny, to, że człowiek ucieka przed swoimi nieprzyjaciółmi i może przed nimi uciec, a Bóg daje mu ochronę, to właśnie dzieło Boga. To właśnie wydarzenie, które miało miejsce i które ma miejsce dzięki działaniu siły Boga. W pierwszym wersecie tego psalmu psalmista mówi: gdyby Pan nie był z nami, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. A pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Mamy we wszystkim, co robimy, zdać się na pomoc Bożą, na wolę Boga, na Jego działanie, a nie nasz rozum, na nasze siły, na nasze przedsięwzięcia. Pan Bóg wszystko błogosławi, co jest zgodne z Jego zamysłem, co jest wpisane w Jego plan dla każdej i każdego z nas. Dlatego nie moja siła, nie moja moc, nie moje zamiary, ale Boża łaska, Boża mądrość i Boży plan ma realizować się w naszym życiu. Tego doświadczyliśmy w tym trudnym roku, w czasie tej naprawdę trudnej zbiórki, w okresie, kiedy wszystkie nasze kościoły były zamknięte, jako zarząd bratniej pomocy imienia Gustawa Adolfa. Doświadczyliśmy, że nie nasz plan, nie nasze starania, ale Pan Bóg działa i Pan Bóg otwiera serca. Pan Bóg dotyka tych, którzy stali się ofiarodawcami i tak hojnie w tym roku obdarowali tych, którzy będą mogli te ofiary przyjąć. A drugi z wersetów, moi drodzy, zapisany jest w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, w 7 wersecie. Posłuchajcie: wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. My często
czujemy się, jakbyśmy byli związani, zakuci w łańcuchy naszych przyzwyczajeń, ale również i naszego grzechu. Nie jesteśmy ani z jednego, ani drugiego w stanie sami się uwolnić. Musi zaingerować Bóg. Bóg musi przyjść. I to Bóg poprzez swojego anioła, czy też przez innego człowieka, musi zadziałać w moim i twoim życiu. On musi nas uwolnić. On musi nas otworzyć. I On też musi nas wewnętrznie odmienić, abyśmy byli takimi, którzy Jemu się podobają i działają dobrze w Jego planie. Otwórzmy się dzisiejszego dnia na Boże działanie. Posłuchajmy głosu Boga, który do nas kieruje. Pozwólmy się uwolnić i przemienić. A wierzę to, On w sposób niesamowity dalej będzie działał w moim i waszym życiu. Pomódlmy się. Panie nasz i Boże, tyle planów przed nami na dzisiejszy dzień. Tyle różnych pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować. Ale wiemy, że choć może nawet najbardziej misternie wyliczone i zaplanowane nie spełnią się, jeśli Ty nie przyłożysz do nich swojej ręki i jeśli Ty tym planom nie powiesz swojego tak. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś realizował swoje plany pośród nas. Abyś działał jako Bóg żywy, jako Bóg, który odmienia serca i ludzi, jako Bóg, który kreśli swoje plany i realizuje je w swoim Kościele. Panie, przydaj nam Twojej mądrości, mądrości Ducha Świętego, obdarz nas Twoją opieką i spraw, abyśmy mogli Tobie dziękować za zbawienie i uwolnienie, które mamy w krzyżu Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, dobry, pobłogosławiony przez Ciebie dzień. Amen. Zostańcie z Bogiem i w pokoju. Do zobaczenia.